Także witam Was w tym kolejnym odcinku ze serii Wujkowo Farma, odcinek 198. Dzisiaj sobie zaczniemy kosić tu to pole koło tego kościoła na sieczkę albo na słomę. Jeszcze zobaczę, chyba na sieczkę. To nie idzie wszystkich pól lubić w słomę. Te mniejsze sobie po prostu w słomę, a te większe sobie na sieczkę damy. No, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem, tutaj macie o na dole i dzwoneczek, podnijcie kanał Bartasza, BTK Shoty oczywiście, Agrotinizator i tyle. No i serdecznie też podziękowanie dla Łukiego. Gdyby Łuki też miał swój kanał, to też by tutaj był wrzucony, ale nie ma, no to... Gdzie tam nic nie wrzuca, to nawet nie dodawałem go, po prostu dałem tylko te kanały, które wiecie. Dałem te kanały, które po prostu tylko mi pomagają nagrywać. A to, że Żółkiego nie ma, to już nie moja sprawa. Nie się na jego kanału. Nie musimy, widzowie, jest taka lipa, że musimy niestety, ale wyjechać stąd, bo wjazd mam tam. Niestety. Nie wiem, czy w tego słomy by nie zrobić w sumie. Bym miał wtedy zapas słomy dożywotni. W sumie to zrobiłem słomy. No. Jako popuszczać pedał gazu muszę. Aha. Dobra, musimy jeszcze tak się jakoś wziąć. Dobra, i rurę. No tu już jakoś pójdzie tym kombajnem przejechać. Robiłem na tą słomę? Zrobiłem. O Jezu, tu znak jeszcze był, dobra. Co tam się dzieje, że kurwa się... Nagrywam ten odcinek jeszcze, bo jest 21, a jeszcze dzisiaj muszę odcinek jeden wrzucić. Nagrałem dzisiaj po prostu te odcinki, bo ja nie chcę zaś na weekendzie nagrać, tylko chcę dopiero zaś po weekendzie nagrać kolejne odcinki, a daily będzie dalej robione po prostu. To, że nie było odcinków teraz przez tydzień, to nie znaczy, że to daily zostało u mnie zerwane. Tylko drzewo musimy niestety już tak zostawić. No i chuj, niestety. No tu koło drzew jest najgorzej, widzicie, kurwa, ja nie dojadę tym kombajnem niestety tak blisko aż. Nie ma opcji nawet. Także muszę tak robić. No na przykład tu też muszę tak zrobić. Nawet GPS-a mi się nie opłaca ten ustawiać, bo po prostu te pole jest takie kurwa krzywe, że widzicie, widzowie. A tak mi pasowało z powiększaniem tego pola w sumie. Ja wtedy to chyba John Deere'em jeszcze robiłem. Tu już się cofniemy, bo szkoda. Dobra. A właśnie mam te dzioby jeszcze tutaj przy headerze? Mam. Na kierownicy i na bajka w ogóle.
I teraz pszenica chyba, jeśli mi się nie myli. Dokładnie. To sobie będziemy musieli wziąć nowy też traktor dzisiaj do odwozu. Aha, takie zielsko jakieś uschnięte było i widzicie, widzowie, już nie wzięło do headera. Też myślę, że jakbym miał robić te żniwa bizonem, to myślę, by były na stojąco te żniwa. Ale ja mogę tak zrobić, nie? No zielsko, widzicie, nie? To zboże, co trzeba i widzicie. No tu się w ogóle wyginęło, to zboże tutaj, widzicie. Rok pokazał i widzicie. No tu na drogę powychłaziło też to zboże. Widzicie, widzowie. Takie warunki właśnie żniwowania są. Nie wiem, czy też nie wziąć tego w kostki, by nie zrobić. Może lepiej bym wyszedł na to. Zobaczymy. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu ksiądz tylko prosi, żebym mu kurwa płotu nie zepsuł. Także mówię się, postaram tego nie zrobić. Tak, jak tylko mogę, tak będę robił. Aha, ale też musiałem tak ten skręt po prostu na tych. Nienawidzę takich pól, jak są właśnie tak zrobione. Właśnie trzeba tak poprawiać te rzeczy. Ale inaczej się nie da tego wykosić, widzicie. Muszę tak kość. Dawaj, dawaj, do tyłu, do tyłu. No płot chyba nie powinienem tam zahaczyć z tyłu. No jak pierwszy raz się wykosi, już to też będzie szło. Nie wiem, w którym momencie staniemy z pełnym zbiornikiem, ale już jedno kółko jest zrobione tak czy siak. I jeszcze na pełnego nie ma. Trzeba kółko objechać i trochę na pewno. Tak będzie, nie? Niestety. No tu też to drzewo tak posadzone chujowo. Nie muszę zasiąść, tak wymijać. A cóż poradzić, widzowie, cóż poradzić. No to jak nam poprawiam tą słomą na tej drodze, ale już nic nie poradzę. O Jezu, za bardzo, za szybko header opuściłem. To będzie wyrównane ładne pole, jak jeszcze sobie ten poprzeczniak na pewno zrobię i będzie gitarowo. Intro bym chciał jeszcze może zrobić do tej serii jeszcze, chociaż nie wiem, czy się opłaca na te parę odcinków jeszcze, jak będę robił. No dużo nie będzie tych odcinków, to tak do 200 coś na pewno, nie? 200, może max 50, jakby się uda do tyle dobić. Już to tyle rzeczy jest robionych, było robionych w sumie na tej serii, ale też chcę tą serię jakoś zakończyć fajnie.
z jakimiś grubymi nowymi maszynami, nabytkami, nie tylko. Ale teraz są żniwa i trzeba na to zarobić najpierw. Także trzeba zarobić pieniążki, a później się kupi te maszynki. Gaz do oporu wciska makowej, widzicie. Oby nie na zakręcie, bo jak na zakręcie mi stanie, że pełen zbiornik, to się wkurzę. I tu widzicie takie pokręcone to pole właśnie jest takie. Ale cóż poradzić na to. Dobra, rura się otworzyła. Ja zobaczę, która minuta odcinka. 11. Także zostawcie tutaj subskrypcję, wiadomo, w górę łapeczkę i dzwoneczek, żeby was nic nie minęło. I nie tylko na tym kanale, na BTK Shoty i na jeszcze na innych kanałach. Także zostawcie, zostawcie, będzie fajnie. Na tych kanałach, które wymienię na początku, oczywiście. I weźmiemy sobie w sumie Jandira. Odkryjemy te. Mogę go w sumie zapalić, bo ja będzie miał taki start wolny, że to masakra. Bo mogę jechać zajebiście. No i rura. Na kogutach oporowo. Dobra, i będę miał jeszcze miniaturkę kolejną. Ale też w sumie, żeby nie było aż tak nudno na tych odcinkach dzisiaj. Gdzie jedziesz? Ty tu jedziesz, dobra. To tak do 20 minuty sobie pokosimy. A o 20 minuty zapędziemy na skup sprzedać tamten ciągnik po prostu. Rura musi jebać. Oporowo, bo jej gazu chuja. Klimatronik, CB radio, to jest radio. Tylko nie włączam, bo prawa autorskie wypieprzy i dopiero będzie widzę. Dobra, coś takiego. Koguty włączam, bo jeszcze mi się akumulator przepali. Jakby to się wiedzieć, gdzie jest akumulator Gentisha, no to akumulator jest tutaj, jak są te światła, nie? Tu na maksa z przodu. Chwilę poczekamy, opróżnimy. A ja zobaczę, gdzie jest w sumie najdroższy jęczmień obecny. Sorry, że tak to z boku daję, ale po prostu chcę widzieć tylko na cenę. Na Goldcrest. Punky Grey. Dobra, to nie się sypie. A chcę wiedzieć, gdzie to jest. To gdzieś tu. Punky Gorgless Worry. To jest gdzieś tutaj, tak? Nie, to dokładnie jest. A to jest ten skup, dobra. Ja nic więcej wiedzieć nie chciałem. Łączymy od razu sobie go.
I zobaczę, która jest minuta odcinka obecnie. A minuta odcinka jest obecnie 15. Także 5 minutek obecnie. I polecimy sobie na skupik. Myślę, że nawet to kółko wjedziemy, to możemy pojechać i już coś tam porobić. Oczywiście pojedziemy R-ką. Jakby ktoś chciał się wiedzieć. R-ką. Bo R-ka najlepsze w sumie do transportu będzie i do tego wszystkiego. No ale John Tip też dobre, widzicie. 7530 premium. A czemu premium? No bo to jest taka BR-ka taka. Bo już ma komputer taki, no taki normalny, nie, ale wiecie. No to ja na rolnicy ja się znam, to też wiecie. Może się, że jakiś hashtag, nie wiem, powiedzmy hashtag oporowa, przypnęłam serduszko, nie? Tutaj. No. Już się na cień dzisiaj nagram i będę miał spokój oprócz tego. Nie myślę, że pojedziemy do skupu, to zakończymy odcinek, no bo tu nie ma co przedłużać w sumie. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, czekajcie. No i to już mamy jeden odcinek, to wy to oglądacie w sobotę, ten odcinek, co teraz tu nagrywam. Także sobota. A ja sobie elegancko będę patrzył. No nie, na to nie pozwolę. Widzicie, ja jestem przyzwyczajony tylko do bizona, bo w bizonie to header no maksymalnie na te trzy, te na to i na to. Na te kółka w headerze, te w nagarniaczu. Także wiecie. A nie przyzwyczajony człowiek jest. No. Rura musi jebać. Siano. Jedziemy po zioło. Dobra, cofaj. Maniak, bo to się kameruje. Kacze w 13, takie rolnice też będzie działać, a raczej na pewno. Dobra, widzę, musiałem się znowu na chwilę wyciszyć, a będę musiał znowu na chwilę wyciszyć. Dobra, to jedziemy do końca, zobaczymy ile minut do odcinka. Jak będzie 20 minut już nagranie, czy tam 19, coś tam, to zasiędziemy w sumie do R-ki, którą stoję tam. I sobie polecimy na ten skupik. Ale polecimy sobie tu główną drogą, będzie najlepiej, najszybciej w sumie. Nie będę jakimiś polnymi drogami jechał. I tego, jeszcze się zaś martwił, że mi coś tego się odpierdoliło, albo koło się przebiło i dopiero będzie żniwa, to wiecie, mi wszystkie ciągniki są potrzebne, mam 4 ciągniki na gospodarstwie. Gdybym nie sprzedał 60, no to miałbym, kurde, 5 aż traktorów. Ale widzicie, widzowie. No dobra, musimy sobie jechać na ten skupik już.
Także rura, mam powiem i tyle. Oporowa rura i dwuja i gaz do chuja. I rura. No. No kurwa, bo hamulca muszę użyć, bo mój klasik se stoi. No i jedziemy sobie elegancko ten Tegas. Przyczepy są tam na miejscu. A tu ten rzepak i dwa moje. Moje też będą koszone na odcinku. Tu już rzepak sąsiada wykoszony, to pamiętacie z odcinków tam poprzednich. Jak nie, to sobie zobaczcie. Moje pierwsze pole, które tu było rok temu, pamiętam, ja już uprawiałem, ale dotąd jeszcze je mam. Takie małe pizdrek. A to na końcu się wykosi. I rura. Moje sprzęty są na placu, bo no to jest taki plac parkingowy, ale tutaj już tak szczerze nikt nie stoi, to wiecie. Trąbię, bo siedzi, kurwa, mu trąbne, bo już nie raz tutaj pamiętam, ktoś miał problemy, że mu nie trąbne nawet. Tu musimy tak zajechać, widzowie, bo tutaj jest tak ogólnie do dupy ten wjazd. By mogli w sumie tę jedną rzecz wypierdolić stąd, to by było fajnie. No też nie wiem, czy moje przyczepy tu wejdą. Nie wiem, ile zarobię. Na saldo nie patrzcie. O kurwa. Ja pierdolę. Tego się właśnie spodziewałem, że tak będzie. Ile zabiłem? No tak 40 chyba tysięcy, coś koło plus minus. Także jest dobrze. Nie wiem, w sumie R-kę. A w sumie R-kę zostawię tu, po prostu się pożegnamy na łączce. Mojej odrosła jeszcze, ale nie do końca. Także wiecie, widzowie. Aha, jeszcze laki na sam koniec, zapały. Standard odcinków. Także to by było na tyle dzisiejszego odcineczka. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Subskrypcję z naszym tam na dole. Oczywiście dzwoneczkiem, żeby was nic nie minęło. Wpadnijcie na kanał PTK Szoty, Agro Team Zator i Bartasz. No i podziękowania do Łukiego. Także do kolejnego odcineczka. I nowa.